Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj piękna pogoda. Gwiazda ostatnio dostała nowy lakier. Ale tylko z jednej strony, bo brakło spraya w pobliskim sklepie gospodarczym białego, ale troszeczkę inaczej to wygląda. I co? Lecimy dzisiaj na Rzeszów szukać blachy na garaż. Chyba, że coś w Sanoku znajdziemy. A jak nie, to pewnie aż do Rzeszowa. I może od razu uda mi się te śruby kupić do BM-ki. A dalej to będzie coś z drogi może. Rozładuję vana, bo tam skoczka mam pierdoły takie. Nie będę tego ciągnął na Rzeszów. I do potem. I co? Cześć siemaneczko, z powrotem. Pogaduchy z drogi. Szkoda, że tylko na drugi dzień. Powiem wam, jaka historia się przydarzyła. Co prawda lecę na Rzeszów, ale to już drugi raz. Byliśmy wczoraj po tą blachę i jest lipa, okazała się lipa. Co się stało? No faktem blacha poszła tanio, bo była po niecałe 16 zł. Spoko, wszystko fajnie, pięknie. Ale wróciliśmy do domu, wyciągaliśmy ją z vana, okazało się, że połowa jest w innym kolorze, to znaczy 12 sztuk było w kolorze szarym, takiego jak wziąłem, tak jak zapewniał sprzedawca, a drugie 12 było w kolorze takim, chuj wie jakim, w sumie jakiś taki, nie dość, że był taki, kurczę, jak kawa z mlekiem czy coś, nie wiem jak to, no tak można powiedzieć, jak kawa z mlekiem. To jeszcze niektóre te arkusze były takie jakby wypłowiałe, takie chuj wie o co chodzi. Tak czy inaczej, pisałem jeszcze wczoraj z nimi, bo oczywiście już było zamknięte, tak? Pisałem z nimi na czacie, no to kazali blachę przywieźć, nie ma problemu, wymienią na inną albo zwrócą pieniążki, no ale 100 km, 113 praktycznie mamy w jedną mańkę, więc walczymy o jakiś rabacik. Dzisiaj zobaczymy, nie powiem wam jeszcze co to za firma była. Zobaczymy jak pójdą negocjacje. Jak pójdą źle, to wam powiem, gdzie się wystrzegać i w którym miejscu. Duża firma, mają oddział w Rzeszowie, w Kielczanach. To już powinniście się kapnąć w sumie. Tak więc lecę z powrotem na Rzeszów, gwiazda daje radę. Wczoraj 300 km pękło, dzisiaj pewnie 200. Zobaczymy. Odezwę się tam do was pod firmą albo później na trasie. Już po wszystkim w Bieszczadach. Jak to wyszło? Już wam mówię. Udało się blachę zwrócić. Nie było żadnych problemów. Oddali pieniążki, wiadomo. I co? Pojechaliśmy na drugi oddział do Klęczan, bo to oddawaliśmy blachę w Rzeszowie. Pojechaliśmy na drugi skład do Klęczan i tam w Klęczanach wzięliśmy blachę już taką jak ma być, 2,5 metra długą i metr chyba 14, ona jest szeroka, 1,6 m ma krycia, coś takiego. Jak to wyszło? Wyszło to w ten sposób, że po prostu no drogę można powiedzieć podzieliliśmy na pół, no to co dzisiaj żeśmy jechali, spuścił nam o złotówkę z ceny na metrze, więc wyszło 60 zł, chyba 60 zł wyszło. Zapłaciliśmy mniej niż powinniśmy. Więc nie jest źle, już te 40 zł dobra jest, tylko kurczę pół dnia w sumie zleciało, bo mamy godzinę 14. I tak jak mówię, nie będę mówił jaki to jest producent blachy, czy tam jaka to firma jest. Tak czy inaczej duża firma, oddział mają w Rzeszowie, w Klęczanach, w Koluszowej. To już sobie znajdziecie na pewno. Czy polecam, czy nie polecam? Nie powiem, że nie polecam. Dlatego, że cena naprawdę jest spoko.
za 18, 19, 20 zł można kupić naprawdę fajną blachę i nie są to żadne odpadki, tylko to jest normalna blacha bez żadnych tam jak zarysowań czy coś, drugi gatunek, ale no fakt, że tylko jest w kawałkach, tak? Czyli są kawałki 2, 2,5 albo 3 metry, więc nie mogę powiedzieć, że nie polecam. Blacha jest dobra i cenowo jest fajnie, bo jest prawie połowa ceny. Połowa ceny, bo w sumie wszędzie w Sanoku się pytałem, to 35, 40 do góry, więc połowa ceny. Nawet vanem pocisnąć od nas, to jest z Bieszczadów na Rzeszów, to jest tam no, w stówie 120 zł na paliwo się wyrobiłem bez problematyki. Więc fajnie, tylko jakbyście brali stamtąd blachę, trzeba jednak oglądać każdy jeden arkusz, czy nie ma coś, czy na pewno jest taki kolor jak chcecie i wtedy na pewno jest ok. Jak przed do domu, to wyładujemy ją i pokażę wam, jak ona wygląda. No i tak to właśnie wygląda. O kurczę, spadło mi pudełko. Ładna blacha. Nic nie jest. Ach kurczę, uda mi się czy nie uda mi się. Spód też. Więc jest całkiem fajnie. Taka to była wycieczka po blachę. Wylewka sobie schnie. Także jest całkiem sympatycznie. Mamy obsuwę o tydzień, bo kolej z drewnem się nie wyrobił. Więc blachę mamy. A ja lecę jeszcze po łaty. Może uda się dzisiaj przywieźć jeszcze łaty z pobliskiego tartaku. Więc to na razie tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć, do następnego odcinka.